Czemu ja się na to Udemy nie mogę zalogować? Nie znaleziono twojego konta. No jak kurwa mogłeś nie znaleźć mojego konta, jak się loguję przez konto? Twoja dusza będzie moja! Będę walczyć z honorem. Dobra, później. Co my tutaj mamy? Zostawię sobie tylko babkę. Honorowa tarczowniczka może być git. Może być git. Pierwsza, druga, trzecia. Daj, Jasper. To nie jest fajne. A zagramy takiego. Może nam tutaj zrobi gierkę. Znaczy, zrobi gierkę, zabije tam 1-3. To by było wystarczające. Mhm. Jak zagram to, to obszarówka. Zagram to, to zbije mi Divine Shielda. Zagram to, to stosuję sobie coina do deku. Dobra, zrobię tak po prostu. Uuu, panie! Dzień dobry, bardzo serdecznie witam, dziękuję. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za bitwę, chciałem powiedzieć. W każdym razie. Appreciated, to gruby nature. W czterech grach rankingowych nie widać rangi przeciwnika. Nie widać, bo zmienili ranking, zmienili system działania rankedów i z pewnych względów, których tłumaczyć chyba nie będę, bo to zamotane. Lepiej, żeby tych rank nie było widać. Za sprawiedliwość. Zerknijmy. No niestety nie jest to dobra rzecz. To w miarę niedobra rzecz. Ale zrobimy sobie tak i graj. Graj, gościu. Zagranie Coin Inspector i wtasowanie sekretu do deku. A to w sumie nie byłoby złe, no? Może i faktycznie. Może i faktycznie by to było całkiem dobre. Ale oczywiście nie pomyślałem, jak to mam w zwyczaju. Pyk, pyk, pyk. Na yoga i galopujący wariat. Za sprawiedliwość. Pyk. Nie poświęcę. Zleżysz plateczki? Boże, jaki ten ziomek jest. Ja mam sobie coina wtasować do deku, to bez sensu jest. Wtasować to do deku, to też bez sensu. Dobra, zagram saga, to też jest bez sensu. Dziękuję, kuku. No. Takie rzeczy. Ale nie są fajne te rzeczy. Nie mam prowokacji. O, krapendo, krapendo, krapendo. To raczej lipunia taka mocna. No dobra, no zrobię tak. No nic więcej nie wymyślę niestety. Te Divine Shieldy trochę takie OP. Można wiedzieć, co to za deck? No przecież jest nade mną, no. Co ja mam więcej powiedzieć? Masz cały deck? No może poza kartami, które dobrałem, plus nazwę. No to, co jeszcze tu więcej trzeba mówić? Nie, nie zgadzam się na takie zagrania. Osuwisko. No cóż.
No cóż. No cóż, niezbyt kolorowo. Pyk, 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 daj. Nie są uwięzione, to moi przyjaciele. Nie są uwięzione. Czy my możemy tak klepnąć? Dorzucić tego. Dorzucić to i dorzucić to. No dobra, to jest całkiem spoko. Chociaż dobranie pomsty no nie jest najlepszą opcją. Ale szczerze powiedziawszy, to tak kurde, no trochę mam pewne obawy, czy jestem w ogóle w stanie zadać 6 damage'a jeszcze w tej grze. Zobaczymy. Może jestem. Warlock i Hunter to na moje gry są najgorsze, grając Secret Parkiem. No nie wiem. Może i najgorsze. Nie mnie to oceniać. Nie mnie. Skokuj w młyniec. Histeria, ojejku. No ziomeczek się wychilał. Pozabijał. I co jeszcze? Jeszcze zabił. Co tutaj mam? Dobra. Odepchniemy tych za sprawiedliwość. Niech świat za sprawiedliwość niesie ci pokój. Ciskamy. Może do czego dociśniemy, a może nie. Zobaczymy. Zobaczymy, co damy radę zrobić. Nope. Nie będzie atakowania. Znaczy będzie, ale nie w tamtego. Nowy target. I poproszę buffika od razu. Dziękuję. Wyśmienicie. Prowokacja. Pancerze. No nie za cool. Niech światłość przyniesie ci. ARTUSXX5 obdarował 5 osób. Łopanie. Szacun. Dziękuję Artusie bardzo serdecznie za subeczki. Ale najpierw sobie pozwolę tutaj skończyć tureczkę. Za sprawiedliwość. Najpierw sobie pozwolę skończyć tureczkę. O. Tak więc dziękuję panie Artusie bardzo serdecznie za 5 subeczków. Witam pana Japonczosa Bonkola, Nightbrodiego i Tony Witch w gronie subskryberów. Dzień dobry, siemandereczko. Elunia, Elunia. Tak serio, Bonkol dostał suba. Zamiast samemu dać, to kurde trzeba jemu dawać, widzicie? To jest Dawidek. No dobrze, Twisting Nether. Trochę zabolało. Kto by się spodziewał, że akurat w tych dwóch kartach będzie miał Twisting Nether. Przecież zawsze jak przeciwnik coś może mieć, to zawsze to ma. No ale ciśniemy dalej, no może to wyciśniemy. I ten Bonkol. Jak wrażenie w mecie, bo ja myślę, że token druid będzie bardzo dobry. A ja myślę, że wrażenia w mecie są całkiem pozytywne. Nie mam na co narzekać. Takie rzeczy. Takie rzeczy. To walki! Za sprawiedliwość. Dobra, no nawet nie będziemy się tutaj próbować bawić w cokolwiek.
akurat trafiłem na ziomka, który gra dwa Twisting Nethery. Ale te kurwa dwa tyci płetwy i dwa murloki 2-1 to świetne podsumowanie mojej gry. Więc whatever. Jak najlepiej zbierać na nowe karty. Gram od niedawna i nie bardzo wiem, jak je zdobyć. No normalnie, no zbierasz golda. Golda dostajesz z aren duelców albo ze ścieżki rozwoju i kupujesz pakiety. No i to w sumie tyle. No nie ma tutaj nic więcej, tak na dobrą sprawę. Czego nie rozumisz, brochu? Mamy takie. Czy my chcemy to zostawić? Nie, no wyrzucę to. Znaczy to mogło być dobre, ale... Ale wiem, jak to się... Chociaż kurde, nie, no może, ale nie, bo to... Ech. Znaczy byłoby to dobre, gdyby to było dobre, ale że nie było dobre, bo byłoby niedobre, no to byłoby niedobre i byłoby dobre, w związku z czym byłoby takie se. Nie ma co przesadzać, no nie ma. Gramy prawą obrączynię. Wiesz może, co to oznacza bruch? Nie wiem. Moneta i krab. No, to ekstra. Kraj. Oglądałem twoje filmy i chciałem sobie zrobić fajną talię, ale nie miałem kart. No jak zaczynasz, to zawsze ich nie masz, no trzeba je zdobyć, nie? Jak je zdobędziesz, to jest lepiej. Umówiłem się już. Czy ty już się umówiłeś? A to ja nie wiem, czy się umówiłeś z Dawidkiem. Dawidek nic nie mówił, więc chyba nie. No, to ekstra. Jeszcze nie mogę doczekać, co się stanie za chwilę dalej. A czy ja się umówiłem z Dawidkiem, to też nie. W takim razie czym grać na początek? No tym, co masz. No, stary, masz 235 kart do zdobycia za wbicie 60 leveli, no więc chyba coś se złożysz. Plus ci wypadają pakiety, plus ci wypadają karty z tych pakietów, plus ci wypada gold, za który możesz kupować do... No... Nie wiem, czym grać, no. Zwycięstwo jest twoje. Wyśmięcie. Tu.